widzowie, witamy was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Bungie. Dzisiaj na grubasie, dzisiaj to, na co wielu z was czekało i wielu was pisało, żebyśmy zrobili, a mianowicie jesteśmy w Energylandii. Ale to nie wszystko, co dziś tutaj się wydarzy, ponieważ... Ponieważ dziś będziemy testowali przeciążenia. Pewnie zastanawiacie się, czym jest przeciążenie. Otóż ja wam powiem, bo ja jakie przygotowanie fizykę mam w małym palcu. W każdym razie powiem po łacińsku. Przeciążenus maximus, czyli przeciążenie to stan, w którym znajduje się nasze ciało. Skąd to wie? I podlega zewnętrznej sile innej niż siła grawitacji. Czyli na przykład kolejka górska. Bądź, zobaczycie co więcej, nie będę wam zdradzał co więcej, tak? Widzowie, mogę powiedzieć tyle. Dziś testujemy, ile człowiek jest w stanie wytrzymać i w jakich warunkach przeciążenia. Czyli to, o czym jeszcze raz jakbyś mógł powtórzyć, bo już pewnie zapomniałeś. Przeciążenia, czyli przeciążinus maximus. Tak, przeciążinus maximus. Stan, w którym ciało ludzkie... Tak. Mówiłem ci. Na pewno zapamiętaliście, jak nie, to sobie po prostu cofnijcie. Tak jest. Widzowie, dzisiaj będzie kilka stage'y. Mamy przygotowane naprawdę... Gruby odcinek. Dzisiaj jesteśmy pod Krakowem w Zatorze. Zaraz będziemy wyruszać do Warszawy i tam będzie się działa reszta akcji, więc co? Łapeczka w górę oczywiście, subskrypcja tego kanału. Widzimy się na szczycie, na stage'u numer 1. A więc pierwszy stage, przed nami jest to jedna z prawie najgroźniejszych kolejek tutaj. Nazywana tak zwaną rozgrzewką przed Hyperionem, czyli przyzwyczajeniem tej organizmu do przeciążeń, które będzie się osiągać na Hyperionie i też dokładnie prędkości, tak, którą tam uzyskujecie. Też trzeba uważać, jest ostrożny, bardzo duże przeciążenia, nie tak jak na Hyperionie, no ale jak to mówimy, no my się nie boimy wyzwań, także zaczynamy. Smok. Wawelski. A jak tam zakręt jest, pokaż. Ha. Dzieci są. A co to? Są dzieci, ja się boję. A dobra, szczycie, my wypadłem prawie. Fotorada nam zjeść. Ale to idzie, ale są przeciążenia. Zatrzymajcie to, proszę! O, zwalnia, chyba zwalnia. Koniec! Nareszcie koniec! To jest syn Hyperiona! Tak tą kolejkę bym nazwał. Dobra, widzowie, syn Hyperiona zaliczony i przenosimy się do głównej części naszego programu. Dokładnie. Widzowie, jesteśmy po pierwszym przejeździe, a kolejka była lightowa, no a teraz... Grubas, Hyperion, także... Ja jechałem, brzuszek mnie troszkę boli z nerwów, bo wiem, że to jest serio mocne. Ja nigdy nie jechałem, byłem kiedyś w Energylandii, ale w ogóle chyba Hyperiona to wtedy wstawiali, bo to, nie wiem, w 86. Nie wiem, czego się spodziewać. Wiem, że mamy pierwszy rząd, jedziemy sami i mamy wszystko tutaj przygotowane tak delikatnie pod siebie. A z nami, kochani, jest pani Joanna, która na co dzień tutaj pracuje i przybliży wam tutaj, o co chodzi. No więc Hyperion rozpędza się do prędkości 142 km na godzinę. Przeciążenia ma 4,8G. Jego najwyższy punkt ma 77 metrów. Trasa ma ogólnie 1,5 km. Ale tak bardzo szybko się chyba nie ujedzie. Ogólnie od wyjazdu do przyjazdu trwa to minutę 42 sekundy. No dobra! No to wsiadamy! To wsiadamy! Ostatnie słowa, panowie. Ja mam, jestem przerażony, ja wiem co to jest. Ja na GoPro będę tak. Widzimy się za minutę 42. Przerażony. Ten tak zariapę, wyjeżdżamy do góry i mówię, k***a, ja jestem od pie***a.
Święty Patryk! On tak za mnie może! Ja mam nogi jak z baty, nie? Tak? Ja my tak, to koniec bungee! Koniec bungee, Patryk! On tak za mnie! Ten debil mi nagadał, że jest wypięty i że zginiemy. Całą drogę mi gadał, że zginiemy. Widzowie, i w taki bardzo szybki sposób z Krakowa przenosimy się na Tor Modlin, gdzie odbędzie się stage numer 2 naszego dzisiejszego odcinka, ponieważ zostało nam coś bardzo, ale to bardzo mocnego udostępnione i przez bardzo mocną personę. Jose Kolekcjoner pomógł nam i udostępnił swoje Lamborghini Super Trofeo Evo 2. Widzowie, ale jak jest mocne auto, to jest również bardzo, ale to bardzo mocny kierowca, który na pierwszy rzut oka był bardzo skromny, ale słyszeliśmy kilka miejskich legend przed chwilą. Jest z nami Stevie. Cześć, nazywam się Marcin Czarzast. I tyle. Słuchaj, słyszeliśmy, że pokonałeś jakąś legendę. I że podobno jak jedziesz gdzieś tam do Niemiec, na Węgry i tak dalej, wszyscy wiedzą, kim ty jesteś. Wiesz, no tak, no jeździłem wiele lat w drifcie, od 2010 do 2016, bądź początku 17 roku, no i parę tytułów udało mi się. Kogoś tam leciutko pyknąłem po drodze. Tak. A kto to jest ta legenda? Którego pyknąłeś? Legenda, którą pyknąłem, był to 2012 rok i tak naprawdę przełom w mojej karierze. Był to Daigo Saito na torze Slovakia Ring na Słowacji. Ludzie w waszym świecie, jak słyszą to nazwisko? Tak, no jest to legenda, legenda driftu i przede wszystkim legenda driftu japońskiego, czyli tak naprawdę kolebki, bo stamtąd się cały drift wywodzi. Jest na grubasie, jest kierowca, jest auto. A co do auta, to mamy pytanie, o co chodzi, że to auto jest tak wyjątkowe? Takie wyjątkowe. No przede wszystkim jest to najbardziej brutalny samochód ze stajni Lamborghini. Jest to samochód, który nie posiada w ogóle homologacji drogowej. Czyli na ulicę nie wyjedziesz. Tylko na tor. I też warto wspomnieć, że auto jest częścią projektu, o którym niedługo będzie bardzo głośno, a jest to projekt z pełni marzenia. Także Jose Kolekcjonera, także wyczekujcie, bo będzie się naprawdę dużo działo z tego, co zostało nam zdradzone. Powiedz nam tak, no cena takiego auta? Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie pójść i po prostu takiego samochodu kupić. Jest to samochód przeznaczony tylko i wyłącznie dla zespołów wyścigowych. Okej. Okay. Więc jest bezcenny. Czyli nawet jakbym, zdarzyłoby się, że miałbym jakieś tam luźne tam 250 tysięcy euro i powiem dzień dobry, chciałbym super to trofeo Evo 2, to mi powiedzą pan wychodzi, tak? No mógłbyś wejść smutny. Aha. Ale widzowie, my mamy to auto u siebie na odcinku. I przypominamy wam, że niebawem rusza akcja Spełni marzenia Jose Kolekcjonera, projekt, o którym na pewno będzie głośno. I będzie się działo. Słyszycie? Kierowca właśnie dogrzewa opony, a my za chwilę... Ale siada! A my za chwilę tam wsiadamy! I jedziemy, także widzowie, jedziemy z tym. Widzowie, żeby było bezpiecznie, trzeba sprawdzić temperaturę opon. Ile musi być? 80. To jeszcze trochę. Ja jestem gotowy, widzowie, opony stygną, trzeba lecieć. O, kurwa! O, i to ja nie wiem, czy jeszcze złamie. Kręgiel nie wysiądzie. No, co jest, Patryś? Nie możemy się dopiąć. A wiesz, że ty nie wysiądziesz? Wysiądzie, kurwa. Proszę, że mało zjadłem cię, wiesz? Ja ty wyglądasz, kurwa, jak dziecko w nosidełku, co na tylny fotel powinno wsiąść. Dopiąłeś? No ja. Yes. Potem dzięki, ja. Bracie. Trzymaj się. Ja gotowy. Dobra, ale ja bym nie mógł chyba tego prowadzić. Gotowy jesteś? Nie. Gotoś. Wyglądało strasznie, ale to musi być jeszcze gorsze, nie? Komputer, zapłon. Jak dobrze słyszycie, stage numer 2 rozpoczęty. Patryk już jest w Lamborghini Super Trofeo Evo 2. Ale to ja się nie mogę doczekać, bo to on musi za mną wysiąść, a ja tam muszę wsiąść.
silniku motoryzacyjnym. Ale ta końcówka jest tak mocna. Ja p***ole, nie stary. Dobrze, nie? Ja tak. Dawaj, raja! Jaka petarda, widzowie! No niezapomniane przeżycia, nie? Mega moc, nie? To do drugi teraz nas, tak? Ale ja mgę się o skórkę. Mi się normalnie żyć zachciał. Nie wiem, zaraz mógłby się bić. Gotowy! Ja kocham prędkość, nie? Ja wiem, co będzie miał, jak wyjdzie, on oszaleje. Widzowie, wymówiłem to teraz, że on kończy pewnie to okrążenie, wyjdzie i musisz gumić pokazać jego obłęd w oczach. Dobra, ty jesteś niesamowity. Dobra, chciałbym być takim mężczyzną jak ty. Już jestem łysy, zostało mi tylko tak jeździć. Powiem tyle, po wszystkim, co tu się dzisiaj wydarzyło, ani ja, ani ty nie możemy się nazwać prawdziwymi mężczyznami. To jest prawdziwy mężczyzna. To jest prawdziwy gość. To jest przegość. Nie wiem, co to jest. Ja nie wiem, czy jesteście w stanie to usłyszeć. Ej, ja miałem kask i mnie swędzą uszy normalnie. Normalnie uszy swędzą. Mogę powiedzieć, to było niesamowite przeżycie. Piękne doświadczenie. Piękne, przepiękne doświadczenie, ale widzowie, to nie koniec. Ja nie zasnę chyba dzisiaj. Nie zasniemy, bo jutro rano wstajemy i widzimy się, widzowie, na stage'u trzecim. A co na stage'u trzecim? To się dowiecie jutro, elo! Widzowie, no jest godzina, czekajcie, 9, no wstaliśmy po 6 i zaczynamy stage 3. A będzie nim, widzowie, nic innego jak coś, czego jeszcze nigdy, przenigdy nie przeżyliśmy i chcieliśmy to przeżyć. A będzie to przelot samolotem akrobacyjnym i to nie z byle kim, ponieważ mistrz świata na cały świat da nam po prostu popalić. A znajdujemy się w aeroklubie warszawskim. Maszyna już wyprowadzona, przygotowana. Takie coś. Tam jest nasz mistrz świata, tam jest pan, który obsługuje samolot. Zaraz podejdziemy i uzyskamy oczywiście więcej informacji na temat tego cacka, ile ono wyciąga, co może z nami zrobić. Jakie... A przede wszystkim, jakie przeciążenie jesteśmy w stanie osiągnąć, bo dzisiejsza tematyka tego filmu to są przeciążenia. Nie ma nic gorszego. Chyba byśmy musieli polecieć w kosmos, ale to jeszcze budżet nam nie pozwala, ale kiedyś polecimy w kosmos, z bungee was tam zabierzemy. Tak jest. Pilot siedzi z tyłu tutaj, w tej maszynie. Tutaj jak wejdziecie, to tutaj jest jakby mniej przyrządów, nie? No to jest po prostu miejsce dla pasażera, ewentualnie dla instruktora, jak ktoś tutaj się doskonali. Takie coś, podstawowe wyposażenie. Nie wiem, jeśli chodzi o... Się zżygał? No raz mi się ktoś zżygał, no to woże, nie? Samolot się odpala z kluczyka, co jest śmieszne, znaczy odpala się. No. Tutaj jest włącznik akumulatora, ciekawe czy jest prąd, uwaga. Tutaj pokazuje, ile jest litrów, no i dobra. Teraz uwaga, to jest ciekawy wskaźnik, to jest przyspieszoniomierz. Ktoś latał wcześniej, plus 5, minus 2 niecałe. A co to oznacza plus 5, minus 2? Dodatnie przeciążenie 5, 5G. W samochodach takich już dokokszonych to jest, jak mówią, plus 2 masz w zakręcie, człowieku, nie wiem co robisz. Tutaj plus 5 to jest takie pyk i lecisz, nie? To nie jest takie w ogóle, to jest takie nic, nie? To jest takie jakby wychodzisz z jakiejś pętli, troszeczkę ściągniesz mocniej, 5, lżej, 4, nie? Dopuszczalne jest 10, minus i plus w tym samolocie. Ja bym proponował zacząć od coś 5, jak będzie dobrze szło, w sensie, że nie będzie cię mroczyć, to dlaczego, nie? Czyli mówimy, nie ma problemu. Mówię tutaj... pilotowi, dawaj! Wiesz mu tak, stary, ja tu się nudzę i tak mu mów, nie? O! Dobra, jak masz tak latać, to lądujmy. Dobra, to ja wolę iść autem. Daj. Pilot, z którym będziecie latać, to mistrz świata. On tylko czeka, ktoś go podwali. Ja będę pierwszy leciał, ja powiem tak, ale to tyle na mistrza świata trzeba tylko? Tak. Dobra, to mi to? Tak, ja mówię, no ale to tyle na mistrza świata, mnie w ogóle nie rusza. No Dawidek leci pierwszy, ja pierwszy jechałem autem. Tak, ja pierwszy polecę, bo jaram się, ale się trochę boję, ale chcę to przeżyć i co, ubieramy się. Za chwilę jeszcze pogadamy z naszym mistrzem, o co chodzi, co jest 5. Kawka, samolocik, zaraz lecimy. Łyżka stoi. No.
Na miękko wchodzisz, bo widzę. Na miękko! No, no, dwa razy XL to jest lekko. Co ty myślałeś? Ale, siedzi. Ale wygląda na mniejsze. Szyty na wymiar. Teraz jest widzowie robiony przegląd. Tutaj pan nam wszystko opowiada, że zawsze nie rano... Pan. Nie pan. Mistrz świata. Może się pan przedstawi. My jesteśmy... Cześć. Ja jestem Dawid. Ja jestem Maciek. Patryk. I będziemy dzisiaj latać Ekstrem 300 na akrobację na lotnisku w Szczynie Aeroklubu Warszawskiego. O co chodzi z tym mistrzem świata? Latać lubię. No jest. Jestem. Ale to mi się podoba skromność. Jest. Dobrze, jest. Jakie przeciążenia występują normalnie w takim samolocie? Normalnie to zależy wszystko od lotnika i od tego, kto siedzi gdzieś tam z przodu czy z tyłu. W locie takim zawodniczym, jak latamy na zawodach, to mamy przeciążenia do około 8,5 g na plusie i około minus 6. Zdarza się i więcej. Ja na Mistrzostwach Świata w tym roku zrobiłem minus 7,6. To są te przeciążenia ujemne, kiedy wyrzuca nas z kabiny i krew nam napływa po prostu do głowy. One są trudniejsze do zniesienia, są bardziej nieprzyjemne. A dodatnie to są wtedy, kiedy nas wciska ten fotel i krew nam odpływa do nóg. No i takim pierwszym objawem tego, że jest duże przeciążenie, to jest to, że nam się zawęża pole widzenia jakby, bo odpływa ta krew natleniona z głowy i wzrok jest pierwszym takim organem, który jest upośledzony trochę i to się zawęża, aż w pewnym momencie, jeżeli będzie dalej trwało to przeciążenie, to potrafi zgasnąć. To do tego oczywiście nie doprowadzamy. Ale dzisiaj nam pan da. Damy. Możemy też polatać fajne figury bez takich dużych przeciążeń, ale takie pokazowe, bo ja również latam na pokazach. No nic. Śruba dokręcana jest. Śruba jest dokręcana. Tak, musimy zawsze przejrzeć samolot przed lataniem, codziennie rano, przed każdym lotem w zasadzie się robi takie przeglądy w samolotach akrobacyjnych. Zaczynamy zawsze od kabiny. Pasy, jak widzicie, można filmować, to są takie rajdówki, mają ile pasów? 5, nie? To tu mamy 7. Co to jest? Cały czas mnie zastanawiam. To jest nasza wiązanka akrobacji, gdzieś tam, którą sobie trenujemy. Akurat to jest wiązanka, którą latał jakiś uczeń. Pilot siedząc tutaj, patrząc sobie przez tą piramidkę, w locie pionowym do góry, ten pałąk będzie równolegle do ziemi. A w akrobacji oceniamy kąty co 45 stopni, czyli pion, 45, poziom, 45 w dół, znowu pion i 40, i tak co 45. I każda odchyłka na zawodach od tych 45 stopni, sędziowie siedzą na ziemi, obserwują, że ten samolot tam miał 40 stopni, to od razu jeden punkt mniej za figurę. I dzięki temu to mamy co 45 stopni w locie... Ekierka. Tak, to jest dokładnie taka ekierka, która na horyzoncie nam się pokrywa z horyzontem i wtedy wiemy, że te kąty są dobre. To jest bardzo pomocne urządzenie. No to co? I co? To jest twoje oparcie tak naprawdę. Ale ze spadochronem też bym chciał skoczyć. Żebyś miał okazję, zobaczymy. Z góry na dół. Lecimy! Ło! Ja cię kręcę. Czy G wyznacza to, że na przykład jak ważę 100 kg i mam 5G, to się człowiek ważył 500? Generalnie z taką siłą cię wciąga. Będziesz mógł sobie zrobić takie ćwiczenie, że spróbujesz sobie przy przeciążeniu rękę unieść. Ciężar twojej ręki będzie jakby 5 razy cięższy, czyli będzie ciężko unieść tą rękę. Tak jakbyś miał złamaną. Panie Pawle, no halo! Gdzie mnie pan tam, kurcza? Łeb mnie rozbolał, z nerwów chyba. Niby nic, ale jednak głowa mnie rozbolała jak stałem. No dobra, to opalimy, gotów? Dobra, tak, gotowy. Nie, no dobra, to jest mocne. Na grubasie mamy. Ja pierd... Od razu bączek, rozumiesz? Mega szacun, takie rzeczy robić. Chyba wolę pierwszy to zrobić.
straszny. Ja umiem mu dużo znieść i jarają mnie takie rzeczy, ale naprawdę w pewnym momencie jest tam takie uczucie w ciele, że myślisz, że jest koniec. Gini! Nogi mi się telepocą tak. Ogólnie serio weź torebkę, bo ja nie miałem. Nogi mi się często nie jestem w stanie mówić. W pewnym momencie jest takie uczucie, że robi takie coś, jest takie, jakby czujesz, jakby ci dohamowywał. Czujesz, że mózg ci się przesuwa. Wiesz, że ja nie udaję. Nie, ale było przeciążenie to mocne? 7 było najwyżej, ponad 7. Ale jest. I minus 5. Łeb ci tak wyrywa, ale się zżygam, ja wysiądę się. Nie wysiadasz? Masz minę, jakbyś chylał. Nie. Aż mi w oczy! To jest najbardziej przejebana rzecz, jaką przeżyłem w życiu. Tak? Mega k***a! To był prank na Ginoldzie! Ale szczerze, cieszę się, że poleciałem pierwszy. Przejebane uczucie. On robi coś takiego, że leci i ci dohamowuje. I czujesz, jak cię wpierdala fotel, a mózg ci wpierdala do przodu i masz takie oczy. Nie jesteś w stanie nad mordą zapanować. Czyli moje zakłady, czy bandura się pożyga w środku? Powiem tak, jest to niesamowite, ale czy miałbym to jeszcze raz zrobić, to nie wiem, czym to zrobię. Ja z tyłu w samochodzie nie mogę jechać. Co dopiero tu? Jak mogę prosić pana, to co on miał, łysy, to temu razy dwa. Chyba serio się cieszę, że pierwszy raz w odcinku byłem pierwszy. Puszol już się to zaopiekuje w dalszej części odcinka, bo sobie do serio usiąść. Teraz największe wyzwanie, wsiadanie. Muszę bąka puścić. O ja pier... Jeszcze się nic nie dzieje. Ale ja już wiem co ale tu... Ale musisz się wsunąć do przodu jeszcze, no. Żeby spadochron głębiej szedł, jeszcze do przodu. Ja pier... Nigdy nie sądziłem, że coś takiego kiedykolwiek zrobię. Dobra, lataj synku nisko i powoli. Ej, nie wiem czy nie muszę leku na astmę wziąć, jest koniec. Mi już się w obie kręci. Dobra, lećmy, bo ja chcę już... Być na ziemi. Ja chcę już wrócić. Ale co, tak lekko, lekko lecimy, czy tak... Nie, no damy se. Musimy, to ja chcę poczuć, że żyję. Ja i tak nie będę wiedział, czy to jest lekko, czy nie. I ja pierdolę. O, ja pierdolę. Dobra. Nie, no dobra. Co ciekawe, nie ma opcji. Na drugim przelocie nie ma już emocji, gdy Ginold wypopowany z energii życiowej. Nastraszył go, pato.
light na maksa. Przecież ty, chłopie, miałeś light fornąć do niego. Ja nie wiem, dla mnie to... No, ale 8G zrobiliśmy, no, więc... Ponad 8G mieliśmy, ale 8G to miałem wrażenie, że Rymi tak wypina, nie? To dobrze jest moc. Mi się nawet nie chce ciebie pytać, stary, bo ja już... Ejbisze, jedyne co, to wyobraź się, że ja robiliśmy jakieś takie obroty i ja dotykałem głową szyby i ja mówię, wypadnę. Ja zapomniałem powiedzieć cokolwiek. Przeciążenie minus 5 plus 8 niemalże. No to co? My dziękujemy. No. Naprawdę. Dzięki. Najlepsze przeżycie w moim życiu. Doświadczenie niesamowite. I ze wszystkich stage'y, które przeżyliśmy, ten był najcudowniejszy i najlepszy i najgorszy. Najlepszy, najgorszy. No bardzo dziękujemy. W tym odcinku byłoby to wszystko. Tutaj bo możecie sprawdzić oczywiście profil pana, jak będziecie potrzebować. Wrzucimy w opisie. I co? Pozdrawiam. 3, 2, 1, bungee.